Mam cię nad życie. Łoje życie. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, że się siadła zaś u Patryka w izbie i no nie z tej strony. Mam nadzieję, że mam tu dobry internet w miarę możliwości, bo to tak z tym internetem jest 4G, bo różnie bywa, nie? Witam was bardzo serdecznie i czekam na was utęsknieniem. Cześć kochany, ja już chlipia się kawa, mów mi piękna baby. Jak to człowiek się może z małych rzeczy cieszyć, nie? Kurde, dorosła baba. Cześć kochane dziążki, cześć Joasia, cześć Aniusia Buczula, cześć Natalka. Cześć kochane, piszcie, żeś ta są. Cześć Beata Niemiec, cześć. Cześć Marcin Górski, nie, Górecki, przepraszam, Marcin, sorry. Cześć Kasiu, cześć Małgosiu, teraz jak już jest coraz to więcej, to nie nadążą czytać nazwisk. Cześć, cześć Dawid, Lisak, hejo, witam was bardzo serdecznie. Ja dzisiaj, no bardzo szybko, dokładnie to razem musi być 15 minut, bo ja zaraz jadę, moja córka jeszcze do szkoły zawieź, bo dzisiaj ona ma na drugą lekcję, a że ja się mogę troszeczkę spóźnić i ja to tak czasowo wyrobię, więc mojego syna wysłała, córka się już obleka i to takie wszystkie takie rodzinne przygotowania. Dawid się ucieszył, że cię wymieniłam, co Dawid Lisiak? Cześć Madzia z Londynu, wiecie co, normalnie po wczorajszym nagraniu, ja wam bardzo dziękuję, ja wam dziękuję z całego serca, ja wam dziękuję, jeszcze raz dziękuję i o je wdzięczno, nie? No bo wczoraj to było, to te wideo z wczoraj rana zobaczyło, przeszło 40 tysięcy ludzi, wy się to wyobrażacie? Przecież to jest normalnie magiczne, to jest normalnie nierealne. Co ta baba cudno ma w sobie? 40 tysięcy, no. Czy to nie jest sukces dnia codziennego? To są takie małe radości, no. I to jest takie mega. Witam was bardzo serdecznie. Cześć Joasiu, cześć Urszulka. I najlepsze mega to jest to, że wy jesteście z całego świata normalnie. Kaj mnie obejrzą, Austria, Chicago, Wielka Brytania, Holandia, no z każdych stron świata. To jest jak ten internet może łączyć ludzi, nie? Cześć kochane moje, Bipita, mów mi piękna, mam na kubeczku dzisiaj, które od Oli dostałam na wakacje. Ja mam cały szrank moich kubeczków, bo się ktoś wczoraj pytał mnie, Kasia, wiele ty masz tych kubeczków? No może z 20 różnych takich, nie? Witam was, cześć Marlenko, cześć Joasiu, cześć Paulinko. Chlipnijta się tej energetycznej kawy w ten piękny łotodzionek i patrz ta w te energetyczne, pozytywne łoczy. Niech łunę wam zrobią dzisiaj dzień, mnie zaś dzisiaj wali, nie? Chlipejta! Jeszcze się chciałam wytłumaczyć trochę, no w sumie wytłumaczyć nie, powiedzieć wam, bo mnie się to też nie podobało. Na przykład, jak ja zobaczyłam wczorajsze moje wideo i wyście zobaczyli i ja wam chciałam pokazać, że jak ja stoję prosto, to ja jest nawet szczupło, nie? Ale wczoraj to normalnie ja wam pokorza mięło pętą wczoraj wąż. Ja wam nie chciała tego godać, bo ja się wstydziła. Ale dzisiaj ja mu kozała włazić nas od do nory i węża nie ma. Ej, jo nie jest ficio-facio w sensie, że ją mam może 55 kg. Ja w życiu tyle nie będę miała, bo to nie jest moim priorytetem. Więc jak komuś mój wąż i moje boczki przeszkadzają, to wora z dwora, rozumiecie? Ja tu nie jestem po to, żeby być doskonała. Ja mam inne priorytety w życiu. Jestem jeszcze piękno po twarzy, piękno w sercu i w ogóle. No cycki mi w tym staniku coś opadają. Mój dekolt też się co niektórym wczoraj podobał. Podobał, ale też się nie podobał. Więc ja wam chciałam powiedzieć, tak szczerze, nawet tym, co mi czasami są życzliwe, jak macie głupie dupcyć, to nie godajcie lepiej nic. Będziecie się lepiej się będziecie czuć i będziecie zdrowsze. Bo wasza opinia tak naprawdę nie wpływa na nic. Ja tylko się chciałam wytłumaczyć, że jeden dzień wyglądasz tak, w zależności co się oblekiesz, jak siedzisz, jakie masz ciuchy, jaką masz fryzura. No jeju, jo nie jest zapasiono. Ja wam powiem jeszcze coś, jak bym chciała powiedzieć o tym moim brzuchu. To ja dzisiaj porozmawiamy o tym moim brzuchu, bo to wczoraj naprawdę nie wyglądało za ciekawie z jednej strony, ale ukąśliwe uwagi, nawet tych życzliwych, to możecie się wsadzić w zadek. Ja wam chciałam powiedzieć, że moją największą wagą w życiu było 120 kg. To sobie wyobraźcie, co ta cała skóra tutaj, to jest skóra i nawet jak ja schudna i jeszcze schudna z 20 kilo, to ona mi będzie tak wisieć. Co ta cała moja skóra musiała zrobić, ta moja skóra na brzuchu,
przytyła i, bo w ciąży najwięcej miałam 120 kilo, tak? Ten mój brzuch, to moje ciało schudło 50 kg. Więc co wy byście chcieli? Ja się i tak cieszę, że to się jeszcze wszystko w miarę możliwości trzymie. I jak mi pisze jakoś młodo siksa, która żadnego dziecka jeszcze nie urodziła i która tak naprawdę 1000 diet miała i schudła 5 kilo, to mnie to trochę drażni, bo tak naprawdę dużo osób nawet nie ma doświadczenia i każda skóra jest inna. Dużo z osób woz mi powie, ja urodziłam 4 dzieci i ja mam super top fit brzuch. I jest dużo takich osób i ja normalnie wielki szacun, ale tak naprawdę to zasługa może jakoś twoja w tym jest, ale elastyczność skóry, każda z nas ma inno. I jeżeli nie masz tej elastyczności, ja znam kobiety, co porodziły po 4 dzieci i nie mają nic brzucha, a ja znam, co urodziła jedno i ta skóra jej została. Więc można gdybać, można, jeżeli myślisz, że twój brzuch się stracił zaraz po porodzie, to tak samo jest z alkoholizmem i z wszystkimi innymi rzeczami. Jeżeli coś się nie mieści w twojej głowie, to znaczy, to ty uważasz, że tego nie ma, a tak wcale nie jest. Ty jesteś w błędzie tak naprawdę, nie? Więc chciałam ci powiedzieć, że jeżeli ty urodziłaś 4 dzieci i twój brzuch się super ściągnął i nie masz śladu po tym porodzie, to jest mega. A ja wam powiem jeszcze, jest tak, że czym bardziej my są te młodsze pokolenie, to my tym bardziej jeszcze mamy ta skóra jakoś taką obwisło, mamy więcej celulitów, chociaż z drugiej strony się zastanawiam, kto kiedyś na to tak naprawdę zwracał uwagę, kto ile miał celulitu. Ludzie byli radzi, że żyją, a teraz to na wszystko tylko na wygląd. A ja mam, nie bym tam zawsze fajnie wyglądać i ja to pierdolam tak naprawdę. Ja chcę być sobą. I ja wiem, że ja docieram do takiej publiki. Wiecie dlaczego? Bo my wszystkie... No kurwa się pluję. Bo my wszystkie tak naprawdę takie są. My wszystkie są niedoskonałe, a nie tylko piękne i wyretuszowane. Ja pierdolam. Czego się tutaj doczepywać? I ja się nie tłumaczę. Ja no chcę stwierdzić fakty, bo ja wiem, że 95% kobiet, które tutaj są, się ze mną identyfikują. Że one nie muszą być cudne i piękne. I właśnie te 95% kobiet nigdy nie będzie ze sobą zadowolone, bo jak one oglądają te wszystkie siksy, te piękne, zrobione, wyretuszowane, albo na przykład te, co mają elastyczną skórę. Oczywiście, że jest też tysiące kobiet, które pracuje na swoja sylwetka, to są ciężkie ćwiczenia i w ogóle, ale one mają taki priorytet. Ja za to, że zanim iść na siłownię na 2-3 godziny, to ja wola być w domu, ja wola przeczytać książkę, ja wola jest z dziećmi na spacer. Ja nie chcę tego brzucha wypracowywać. Ja jest może w co niektórych oczach zgniło, ale ja to inne walki każdego dnia. Walka, żeby nie zeżryć tej czekolady. Na przykład to jest dla mnie walka, bo ja całe życie miałam z tym problem. Walcza z tym, żeby się nie napić. Walcza z tym, żeby mieć chęć, żeby iść naprzód. Rozumiecie? To każdy ma inne priorytety. I moim celem nie jest totalnie piękno, cudowno sylwetka. Te, które chcą. Albo na przykład ktoś mi wczoraj też napisał takie jedne: oj, pani Kasiu, pani ma 2 brzuchy. Buu. Boże święty, co to od dzisiaj widzisz? A po co to tak głupie dupcyć w ogóle, że mam 2 brzuchy? No przecież chyba świadomie dałam te zdjęcie. Ja właśnie świadomie dałam teraz takie zdjęcia, bo już za dużo tego retuszu w necie jest. Ja się nie wstydzę, bo to ty się nie wstydzisz. Ty masz odwagę. Ale czego ja się mam wstydzić? Ja powiem, ja wczoraj byłam z moimi dziećmi, wczoraj przy kolacji miałam dyskusję. Im godą, żeby kiedyś nie było, bo jak na przykład wbijesz w Google Kasia Lubina, to tam wyskakują, niektóre zdjęcia są moje, jak jestem w majtkach, jak byłam gruba, ale to wtedy było dopiero 100 lat, przy 120 nie miałam zdjęcia. I godą, żebyście sobie się uświadomili, moim dzieciom to tłumaczyłam, żeby się za mnie nie wstydzili kiedyś, albo jak podrosną, że od nich mama w takich zdjęciach jest i dlaczego ja to robię, żeby one zrozumiały. Ja godą, te zdjęcia moje kochane dzieci są motywacją dla kogoś. I ten, kto tego nie rozumie, kto tej motywacji nie potrzebuje, to on tego w życiu nie ogarnie, bo on nie jest na tym poziomie świadomości, bo mu się to w pale nie mieści. A moje dzieci mi godą, mama, my wiemy, że ty robisz bardzo dużo dobrego i my jesteśmy z ciebie dumne. I ja na przykład godą mojej córce, wczoraj rozmawiam też z moją córką, ja godą, czy ciebie nie ma wstyd czasami za to, że ja jestem taką ozgadaną i w ogóle taką, ale ona mi godą, mama, ale czemu? Przecież ty taką jesteś. I to jest piękne. One mnie kochają i one wiedzą, że ja się nie przestawujam dla świata, że ja nie chcę pokazać, na przykład to ja teraz godą i mam takie jakieś emocjonalne stany, ja się szybko nakręcą, ja po prostu taką jestem. I koniec. Ja i mnie się to podoba, ja jestem szczęśliwa, że ja jestem taką i że mogę być sobą. 1000! Dzięki bardzo za udostępnienia, dzięki, jesteście wielcy, dzięki, żeście mi zrobili dzień, dzięki, moje serce się raduje, dzięki.
Ej, bo dużo osób na mnie dostaje taki feedback, że właśnie ta moja zwykła gotka mu robi dzień, że czujecie się dużo lepiej i ludziom dorosłym wypadło się cieszyć. My wczoraj z moją córką jechały autem i potem stanęły do sklepu i potem my wlazły do tego auta i moja ulubiona piosenka leciała i ja się dała na full. A Heidi go do, mama, ale co się ludzie o tobie pomyślą? A ja go, no wiesz co się pomyślą? Że dawno tak szczęśliwej kobiety, dorosłej kobiety nie widzieli na zewnątrz. Bo ludzie to tylko mają w głowie kłopoty, zmartwienia, czy mi starczy do końca miesiąca, co ja jeszcze mam kupić, a ja jeszcze mam wyprać. A te małe szczęścia się cieszą, te małe szczęścia dnia codziennego. My tak często o tym zapominamy. A czy dorosłemu nie wypadło się śmiać, wygłupiać i głupka z siebie robić? Oczywiście, że wypadło. Nie zatrać tego dziecka, bo to są te małe rzeczy. Jak leci twoja ulubiona piosenka i możesz się poruszać bioderkami, i możesz się pocieszyć. To są te małe momenty, które są najbardziej takie, które cię uszczęśliwiają. A my zazwyczaj tłumsimy to, bo nam nie wypadło, bo tu musimy zapłacić, tam musimy zapłacić. Więc jak w jeden momencie poczujesz się szczęśliwo, bo leci twoja ulubiona piosenka, albo poczujesz się szczęśliwo, bo ktoś ci powiedział z uśmiechem dzień dobry, to ciesz się tą chwilą. Bo kiedy, jak nie teraz? Nie czekaj na wielkie cuda, nie czekaj na wielkie szczęścia. Ciesz się tu i teraz, bo to jest twój dzień. Każdy dzień może być dniem szczęśliwym. Nawet jak nie cały, to w każdym dniu jest coś dobrego. Więc czerp te dobroci, te małe. Nie patrz na opinie innych. I ciesz się, jeżeli ty masz nadwaga. O, ja też mam nadwaga, bo moja waga się waha między 65 a 70 i teraz jest bliżej 70 niż 65. No to i dlatego też mam tego troszeczkę więcej, ale mi z tym jest dobrze. Ja się czuję dobrze i ja nie będę teraz chudła, bo ja muszę nie wiadomo jak wyglądać, ja sobie to pomału stracę. Dalej jestem na poście, dalej jestem bez cukru i dalej jestem happy i cieszę się z tych małych rzeczy i teraz mam inne priorytety, teraz mam inne cele, inne marzenia, inne plany. U mnie się te nadzieje, ale wiecie czemu? Bo ja sobie stawiam poprzeczki. Ja sobie stawiam małe takie cele dla mnie, nie dla świata, nie dla nikogo, dla siebie samej. I dlatego chcę się z tego cieszyć, bo mogę, bo potrafię, bo chcę. I tak siedząc dzisiaj na haźlu, głupie to może zabrzmi, ale ja często albo w pracy, albo siedząc na kiblu z rana, mam takie przemyślenia. Ja jestem szczęśliwa. Wiecie dlaczego? Bo ja mam moje życie znowu pod kontrolą. Jak ja się znowu dzisiaj miałam takie déjà vu, mi się przypominało, jak piłam kiedyś i to ja będę przerobiała bardzo długo. I jeszcze bym chciała powiedzieć taki temat, dużo osób cierpi, są dorośli i cierpią, bo macie tematy z przeszłości nieprzerobione, ale o tym wam powiem jutro, bo ja teraz się muszę zmieścić w 15 minutach. I ja wam powiem, ja jestem szczęśliwa, że ja mam swoje życie pod kontrolą, jestem szczęśliwa, że mogę się cieszyć z małych rzeczy. Dopiero jak pierdolniecie i walniecie kurde o asfalt brodą, to zobaczycie, jak będziecie stować, jest ciężko, nie jest łatwo, jest ciężko, ale ta radość wstawania z tej gleby, ta szansa, że można stanąć z tej gleby, jest cudno, jest wielko. Dlatego egal w jakim miejscu jesteś, ja też miałam długi, ja też byłam niewypłacalna, ja jestem alkoholiczką, ja byłam grubo i wszystkie, były takie momenty w moim życiu, że ja się już kilka razy musiałam podnosić, ale ja za każdym razem stanęłam, bo pozytywne nastawienie bardzo ci w tym pomogło. I zawsze musisz sobie powiedzieć, jak nie ja, to kto? Zastanów się, to jest twoje życie, jak nie ty, to kto? Kto za ciebie stanie? Kto pójdzie za ciebie walczyć o ciebie? Jeżeli ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Zacznij od małych radości, a skończ na wielkich cudach, bo to wszystko zależy tylko i wyłącznie od ciebie. I teraz mam prośbę, udostępnij to wideo, zostaw lajka i bądź jutro o 7.17. Ja jestem codziennie od poniedziałku do piątku o 7.17. I albo godą mądrze, albo godą głupie, ale zawsze coś powiem. Bo jest zwykło i normalno i ja nie mam zawsze mądrości. Ja nie jestem wyuczona, ja godą, co mi jest serce i co mi serce na język ciśnie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że jest was 1100 i to jest takie magiczne, bo każdy z nas ma swoje problemy, każdy z nas ma swoje trudy, każdy z nas ma swoje zmartwienia i każdy ma inne. I ja wam powiem, najgorsze, co się może zdarzyć, to jest śmierć bliskiego. Ale jak mówią, czas leczy rany. Tej pustki nikt nigdy nie zapełni po tej osobie, która umarła. Ale ja rozmawiałam bardzo dużą ilością osób, którzy mówią, ale życie toczy się dalej. I egal jak to jest smutne, to trzeba żyć. Bo ta osoba, która odeszła, ona by chciała, żebyś ty była szczęśliwa. I jej brak oczywiście wniósł wielką pustkę i smutek w twoim życiu. I daj sobie czas na żałobę, ale po pół roku weź się ogarnij i zacznij żyć. Do jutra. Ja jestem rąbnięta, wiem o tym. Halina Wawrzak, ty babo jesteś rąbnięta. Dziękuję wzajemnie. Halinko, miłego dnia. Pa! Do jutra. Budzik się naszykowała, muszę się wyłączyć. Nie umiem. Pa! Do jutra.